Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony LBK i znajdujemy się ponownie w Lizenie z naszym przyjacielem Fredzikiem. Z Fredziem po prostu będziemy teraz szli zabijać, wydaje mi się, kolejnych lordów, bo to jest chyba najważniejsze aktualnie jako misja. Mapa zadania. To jest zrujnowany zamek, ten już zrobiliśmy. Ale może się tam w sumie jeszcze raz przejść, zobaczyć, czy tam czegoś po prostu nie, albo go nie zrobiliśmy właśnie. To jest pytanie. Nie jestem pewien. Widzicie, Fredzik sobie odzyskał punkty HP po tym, jak żeśmy się przespali. Więc powiedzmy, że on też po prostu odzyskuje to HP, jak my śpimy. Dobra, drugi dzik jeszcze. Ale cholera, striggeruj się dobrego dzika. Ten bezimienny bohater. On się sam kiedyś zabije. Wydaje mi się, nie wyczyściliśmy tamtej. Wyczyściliśmy troszkę inną lokację obok niej. Ale z samej stricte lokacji, tej, o której myślimy, tej o tym zrujnowanym zamku za mostem, nie wyczyściliśmy rzeczywiście. O, gnomy, zobaczcie, może to są te ostatnie gnojki, które mają tą paczkę z bronią, co? Możliwe. Spokojnie sobie odpoczniemy, wiecie, tam na dole, jak coś w domku. Okej, no niestety nie, to nie były one. Cóż, zobaczymy, może jeszcze znajdziemy tą paczkę z bronią, natomiast no, jakoś mi to nie boli, nie? W sensie, tak, ta misja jakaś była taka w miarę bardzo średnia, bo trzeba było naprawdę przeszukiwać całą mapę z tymi gnomami. A mi się tego by nie chciało robić, tak więc jak ją zrobimy, to będzie fajnie, a jeśli nie, no to i tak mam to gdzieś. Okej, dzik porobiony. Okej, zbiorę to. Jeszcze jest jakaś roślinka. Jeszcze leśniczy korzeń. Przepraszam, ziele lecznicze. Powoli staram się uczyć ich nazw, ale trochę mi nie idzie, jak widzicie, no to. Okej. Bum, poszło. Jedźmy zabite. Kurczę, ten Freddy jest naprawdę mega pomocny. Ja bym sobie kupił nawet więcej tych zwojów, ale nie wiem, czy się da. W sensie chciałbym zajrzeć do magików, ale wiecie, tak trochę średnio z tym klasztorem powiedział. No to jeszcze jaszczury, więc będzie trzeba zapisać sobie szybko. Przed tym wszystkim. Zbieramy to. Czekajcie, trójka mi się wyleczy. Trujeczki, spokojnie. Wiem, trochę to zajmuje, ale niestety, żeby mieć po prostu pełne HP, a żeby nie zużywać też tych miksów, tak głupio to trzeba. Niestety tak robić. Okej, okay. Jest, ja sobie zapisuję w ten sposób, nie? A nie, chwila, zapis jest pod E8, to szybki wczytanie muszę z poziomu gry tutaj robić. Okej, okay, nie, tak jeszcze raz, F8. Dobra. I spróbuję się z nimi tak pobić, żeby, wiecie, żeby Freddy przeżył. Dobra, sobie dostałem. Dobrze. Jestem w bardzo nieciekawej sytuacji aktualnie. Nie, dobrze. Właśnie. Najcięższy cios przechwyciliśmy na siebie, ale. Znaczy, przechwyciliśmy na tarczę. O nie, to już zginął, no to dupa. No właśnie. Niestety. Szybki zapis to ten. No będzie z nimi ciężko, ewidentnie. Chciałbym przejść do inventory. Czy my tu coś mamy, co możemy założyć lepszego? No nie bardzo. Łuk mamy, to mamy. Siła, zręczność mamy, przed ogniem ostrzami. Siła, zręczność. Zmalała liczba punktów życia. I akrobatyka, na akrobatyka nam się przydaje. Patroską to wiadomo. To był tamten gościu. No nie mamy za bardzo co zrobić z tym, niestety. Dobra. Fredzie, mogę coś z tobą pogadać? Jakbyś zaczekał tu, w sumie nie, to nie ma sensu też. Teraz spróbujmy ich z kuszy może zdjąć, czy coś. Jeśli tak po prostu ich wystrzelamy. O cholera, jeszcze brawo, zmicowałem, pięknie. Typki naprawdę zaczyna profesjonalnie dzisiejszy odcinek, nie? Jedyneczka. Teraz odbił mój cios, i dobrze. Oni jak walną, to walą naprawdę mocno. Właśnie. Nie walno mi nawet dosyć. Nie myślałem. O właśnie, teraz mi walno dwa razy. Tyle ile myślałem, że walnie. Fuck. O cholera, muszę się cofać. Piątka, szybko. Fredzio, bij go. Nie chcę umrzeć. Ja biegam w kółko, wiem, ale to po prostu wymaga tego ode mnie. Zapisałbym sobie zapis. Okej, najwyżej będę ginął przez to. Okej,
Bij go, Fredzio, bij, bij, bij. Ty wytrzymam ten atak, tylko go bij. Bij go, Fredzio, bij. Jeszcze jeden atak, jeszcze jeden. Jest, pięknie. O, Fredzio, jaki dobry. Super. O, kamień teleportacyjny. Tak jak mówiłem, kolejny właśnie będzie tutaj. Przepraszam, moje gardło troszeczkę nie wyrabia. Znowu, standard, ale o dziwo dzisiaj bez gadania. W sensie, gadałem z kimś, ale to tak... Nie, w sensie nie nagrywałem. A mimo wszystko moje gardło odmierza się trochę. O cholera, że tylko na dziku nie paźnie. Ale to byłby szypał największy, nie? Znaczy tak, znowu z tym nie, gdzieś tam zdaniem się po prostu wtrąca. Okej, czy to coś jest? No widzę tylko roślinki, a roślinki warto zebrać, prawda, do mikstur. Czy do czegokolwiek tego typu. Teraz jeszcze... O, jaki mieszek, miło. Jakaś czaszeczka. Ziele many bodajże, jak się dobrze wczytałem ten napis, który mi tylko mignął. To lecimy dalej, mianowicie do chatki, żeby się oczywiście przespać, bo nie ma sensu zużywać mikstur więcej. Oczywiście jaszczurczłeków będę zabijał tak, że postaram się na nich nie wydawać za dużo mikstur. Natomiast Frezio to jest absolutnie dla mnie musem, bo on jest tak zarąbisty. Zobaczcie, ledwo HP, ledwo przeżył, tak samo jak ja zresztą. Idziemy do łóżka spać. Myślę, że do południa, żebyście coś widzieli, żebym ja też tutaj miał ładniejszy po prostu ekran. Bo raczej tak to nie będziemy długo... No nie, no ja pierdzielę, jeszcze raz. Gość, idź spać. Chyba przeszło. Nie lubię, strasznie nie lubię grać w deszcz po prostu. O, nie, Fredzie się nie uleczył. Niedobrze. Fredzie, ku. O, dziękuję. Ja bym mu rzucił jakieś leczonko, mogę mu rzucić leczonko czy coś? Leczonko, alchemia, nie magia. To jest runa. Do dupy trochę. Niestety, bo to jest runa, a ja nie mam nic na runy. To... Trzeba wydzielić z przymierzeńcem. Dobra, spróbuję to. Niestety to niewiele dało. Dobra, trudno. Jeden zwój mogę zużyć, powiedzmy, nie? Zapis od razu. Się pojawiło, nie, ale tutaj pewnie się pojawią jeszcze człowieki czy coś tego typu, nie? O dziwo. Znaczy, no, w sumie tam znaleźliśmy już kamień teleportacyjny, więc ten byłby absolutnym uselessem, nie? Ale znowu z tym nie. Jezus, nie wiem co mi się dzieje. Ale mój język aktualnie obfituje w zbyt dużą ilość słów nie. Raczej słowa nie. Okej, tutaj są kolejni. No, oczywiście mnie walnęli za miliard. No nie biłem się dużo, myślałem, że będzie gorzej. Okej. Okay. Czy ze mną biją nadal, to dobrze, bo nie biją Freda, nie? Cholera, niedobrze. Teraz cofamy. Trójka. Ale no, niewiele mi to dało, nie? Znowu z tym nie, jejku. Co ja mam z tym nie, naprawdę? Okej. Okay. Dobra, bij tego wojownika, bij, bij, bij. Spokojnie, Fredzio. Bij. O cholera, jeszcze jeden. Ja będę musiał się na nich ustawić tak, żeby właśnie móc ich bić. I żeby Fredzio tutaj nie obrywał. Cholera, nie. Trudno. Okej, jeszcze jeden. Został. Nie umarły władca, o cholera, to będzie ciężkie. Dwóch naraz nas zabił, chyba dwóch naraz. Nie wiem, czy szkiel umiera razem ze mną, ale jeśli nie, no to... Double key ładny, bardzo ładny. Dobra, teraz się lepiej przygotuję na to, bo już wiem, że tam jest jeszcze nieumarły władca, nie tylko te szkielety, które tutaj widzę. Znaczy, nie zakładałem, że tutaj będzie jakiś gość, ale myślałem, że on będzie też tam jak tamten na tronie siedział, nie? Będzie miał nas po prostu wywalone. Dobra, niedobrze. W sensie, dość nieciekawa sytuacja. Z HP przede wszystkim. O właśnie, i znowu wyszedł. To już trochę przez wcześnie tym razem, bo tutaj nie mam już tylko jednego jego do zabicia, tylko masę po prostu i szybki zapis, jeszcze raz wczytujemy. A więc po prostu dwójki, no zwykli chyba będzie lepiej jak ściągnę i wiecie, wezmę ich po prostu na most czy coś. Bo to nie ma sensu. Inaczej. Bi szkieleta po czaszce czy coś tego typu. Jak był ten odcinek, że bi jaszczura po ogonie, nie? Znowu z tym nie, jejku, co ja mam z tym słowem? On mnie nienawidzi absolutnie. Okej, okay. Jeszcze tutaj wojowników dwóch. Tam jeszcze nie wyszedł, więc to jest duży plus, absolutnie. A!
Czwórka, niedobrze. Znowu nieciekawa sytuacja. Jak tam Freddy? Aha, już tam wychodzi. Piątka jedna. Warto, raz wiecie. No tego nie patroskona, ale na władce tej warto. Wiecie, raz to nic takiego znowu. Okej, Freddy coś zabił. Ale został jeszcze ten gnój. Niestety. Przed władcą. Bi, spokojnie. Freddy tam sobie poradzi, mam nadzieję. Jeszcze jeden heal. Cholera, no niedobrze. Jeszcze raz. O Jezus. Bym sobie porobił. Dobra, jeszcze raz to samo. Bij go, Freddy. Bi. Jeszcze trochę, jeszcze jeden hit. Dawaj. Freddy, jeszcze jeden. Co ja zrobiłem? Najgorzej. O, do dupy. Czekajcie, może cofnę się do mostu, każę tam Freddowi czekać i potem polecę jeszcze raz po nich i wiecie, o co chodzi chyba. Po prostu się cofnę. Chodź, Fredek. Stań tutaj, poczekaj. Wait here. Czeka, okej. Czy on się ze mną rzuci na nich? Tak, niestety tak. Tylko, że na szczęście tym razem dalej, nie od tego wszystkiego. Tego całego bajzdu, który tam jest. Okej, jeden zabity, bardzo pięknie. Bardzo pięknie, bardzo ładnie, nie? Oczywiście, ale chodzi o to, że pięknie, że udało nam się go zabić w ten sposób, nie? Że znowu z tym nie. I to co ja mam, naprawdę, nie wiem. Mój słownik uważaj absolutnie w słowa. Po prostu zabiliśmy go bez utraty HP i z Freddem żywym, że tak powiem. Okej. Nie masz Freddzie HP. A, spoko. O, co mu się jednak zregenerowało? To co, po wczytaniu mu się regeneruje, czy coś? Dobra, nie pamiętał, ale postaram się go nie zabić, że tak powiem. W sensie, wiecie, postaram się po prostu nie stracić. Okej, ale to jest błąd absolutny twórców, no nie moja sprawa, nie? Znowu, kurde! Mój słownik. Jakikolwiek, nie wiem, dajcie mi jakieś lepsze słowo na zakończenie zdania niż nie. I tak odpada. By the way, okej. Did it. Znowu pierwszy lepszy kod, od razu zamek otwarty. Skórzany hełm, niestety mam już lepszy. Jak widać. F8. Wbijamy tam. Będziemy się z gościem pieprzyć, absolutnie. Na tej opcji. O cholera, dobra. Teraz już było nieciekawie. Dupa. Przydałoby się go jakoś tutaj, wiecie, nie zestunować, ale zbagować czy cokolwiek, żeby po prostu on nie padł. Okej, jak tam no i widzicie, jemu się po prostu generuje HP podczas wczytania. To nie chodzi o nos, tylko o wczytanie. Dobra, trudno. To nie jest moja sprawa, nie? To jest absolutnie wina po prostu programistów, a nie moja, więc ja z tego baga o tyle nie korzystam, że po prostu no nie mam wpływu na niego. Piątka, jedna, szybka. Broń. Pięknie. Freddy, jak tam się trzymasz? Ojejku, on no spokojnie absolutnie tutaj przeżył. Pierwszy niebezpieczny, drugi z inskrypcją Patroskon. Okej. Czyli one wszystkie mają inskrypcję Patroskon na sobie i dają minus 10 do mądrości. Spoko, nie ma problemu. Mech, tak szczerze. Ja tę mądrość mam tak naprawdę gdzieś, bo to jest po prostu mądrość i ona mi nie jest potrzebna. Amulet przed lodem, słabo, tak szczerze, po prostu nie jest mi to potrzebne. Fiolka, jakieś tam rzeczy pierdoły. Mniejsza o to. Pójdźmy spać. Do rana powiedzmy tym razem. Hech, pierwszy do rana. Okej, jeżeli nie będzie padać, to save'ik. W takim razie save'ujemy i lecimy. Okej, wiem, jest trochę ciemno, ale to jest na czas wędrówki tylko, więc spokojnie. Rozjaśni się jeszcze, jak będziemy szli dalej. W sensie już gdzieś tam w okolicach, powiedzmy, kolejnego punktu, na którego idziemy, gdyż kolejny punkt znajduje się aż tutaj, zobaczcie. Trzeba przejść koło Leona przez ten las jeszcze. Tam. Nie ma pojęcia, gdzie to jest, albo może inaczej.
nie do końca kojarzę tamtą okolicę aktualnie. W sensie, no może byłem tam już, ale po prostu nie kojarzę tego na mapie. Jako takiego. Radzie się nie gubi? Nie gubi się, on spokojnie sobie idzie do nas. Jak widzicie, dobry Fredek. Wybawca kredek, czy coś takiego. Postaram się naprawdę nie korzystać z tego baga, no ale jak widzicie, on sam się po prostu aktywuje w momencie, kiedy ja ginę. A ja ginę, no dość często, jakby nie patrzeć w tej grze. Więc cóż. Okej, jak dojdziemy sobie na spokojnie do Leona, zrobię sobie kolejny szybki zapis. Oczywiście on się odpisuje, więc ja tam mam gdzieś, czy on zajmuje tam 5 mega, czy 50 mega. Znaczy, no oczywiście tam pewnie on zajmuje kilobajty. Ale tak, nie mam przynajmniej miliona save'ów, nie? Nie. Tak, kurwa. Tak. Elka. Gdzie musimy iść? Prosto przez las. Bardziej w prawo. Czyli gdzieś tędy. Jak dobrze rozumiem. To jest na toaleta, z jakimś serduszkiem ładnym. O, dupa. Oj. A nie, przeżyłem. No dobra, już myślałem, że będzie gorzej. To nie jest ruda, tylko jakieś kamyczki po prostu takie wystające. Sobie. Fredzio. O, cholera, wilki. A to są chyba zwykłe wilki po prostu. No chyba tak. O, cholera, dobra, tego trochę jest tej mimo wszystko. Nie, jeszcze się na mnie rzuca, ale to jest jakieś gówno dodatkowe. A, ćma pewnie. A jest i Fredzio, super. Trzymaj, zabiję. Spróbuję. O, cholera, ich jest więcej tutaj. Niedobrze, trochę będę w dupie, ale nie wiem, co mam zrobić, bo kurczę, zachciało mi się iść przez las, nie? Centralnie przez środek lasu, a nie bokiem jakoś. Będę musiał trochę wybijać wszystkie. Czy oczywiście na HP, to jest tylko HP. Jeśli zregeneruje raz, dwa. Bez większych problemów, wydaje mi się. O, jeszcze jedna tutaj. Myślę, że wszystko wybiłem. Myślę, że to będzie ostatnia. O, cholera. Nieładnie. Nie bij mi Fredzia. Fredzia jest ważny w naszej ekspedycji. Jak tam Fredzia się... Jasny, gnida, on jest wytrzymały. Prawda? On jest chyba bardziej wytrzymały niż ja bym nawet powiedział, bez problemu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, dzika chyba też zabił gdzieś tutaj po drodze, bo widziałem, że jakiś ząbek zebraliśmy. Wiem, tak klikam tutaj trochę bez sensu, ale to dlatego, bo nie mam pojęcia, co jeszcze... A nie, to po prostu wilk był. Nie, że z wilku też są zęby. Nie mam pojęcia, gdzie po prostu są te wszystkie wilki, te wszystkie ciała. Okej, to jest kolejny wilk. Dobra, walić w sumie te wilki. Naprawdę te zęby to są grosza, aż tak bardzo mi nie będą przydatne. Natomiast ja mam jeszcze dzika, którego fajnie było wybić po prostu, żeby nam to nie przeszkadzał potem w przyszłości. Okej, myk. Jeszcze jakieś ziółeczko tutaj po drodze. Jeszcze jedno ziółeczko, super. No i właśnie wydaje mi się, że możemy na spokojnie zrobić. Też, o, kolejne jagódki, pierdółki, więcej wilków, jej, kura. Dobra, on mógłby nam tankować te wilki, żebyśmy nie musieli po tym cierpieć, ale wiecie, on przy sobie i tak się uzdrowi, natomiast my no nie bardzo. Tak nie działa w naszym wypadku. My nie jesteśmy szkieletem, jak widać. Co zresztą widać nawet powiedzmy umieśnieniu naszego bohatera. W tej fizyczności. Gdzie co to jest? Chciałbym to studiować, cóż to takiego? Popiołak. Czy już takiego czegoś nie wybijałem raz wcześniej? Dobra, nie Fredowi. Ale Fred... O, cholera jasna. Dziadło swoje jest tak silne. Ja widzę, że ma tendencję do bycia jak troll z Gothica. W sensie takie ma rzeczy bardzo podobne. Ciekawe, ile bije Fredowi. O, cholera, no ładnie go obił. My go dopiero o pół HP, nie? Co z tym nie? Jejku, nie wiem, co ja z tym. I obu nas zabił. Dobra, nie będę się z nim bił, to nie ma sensu. Spróbuję jakoś tam szybciej pójść inną drogą po prostu. Zaraz Elkę będę się odpowiadać. No tak jak mówię, teraz Fredzik się oczywiście uzdrowi, Fredzio, widzicie? A my musimy iść jakoś tędy. Może tutaj przez las zejdziemy, co?
To jest też droga i chyba to będzie najlepsza droga, tylko że... Dobra, no ciul, no zeskoczę po prostu stąd. Mam akrobatykę, to wiecie, nie powinno mi się nic właśnie poważnego stać. Natomiast to jest po prostu jakieś proste zwierzątko do zabicia. Typu czarny wilk, no bardzo proste zwierzątko, jak widać. Już miało było za 1/3 HP. Nie za 1/3, za 1/5 powiedzmy. No teraz już za 1/4. Trzeba by powiedzieć. Chodźcie tu, dziczki. Nie! Porobione. Pięknie, tylko szkoda, że HP już nie mam prawie. Ale cóż, zdarza się. Okej, ziółko. Mamy szczernego wilka rzeczy. Świadczenie plus 50, za co? Czyby tam Freddy się bił? Chyba tak. Jest możliwe. O, od razu zioło, pochodnie i słowa mikstura many, która będzie mi nieprzydatna pewnie, ale... Tak, Freddy się ewidentnie tutaj coś z czymś bił. O, tak, dwa te... Rozczurki wybił, ładnie. Nie, jeszcze jeden został. Okej, wyglądał jak... Myślałem, że to martwy, nie? Bo się nie ruszał. No, nie wiem, ale trudno. Jasny gwint. Dobra. Bierzemy, teraz się trójeczką trochę podleczymy. Owszem, w drodze po prostu możemy, nie? Czy ktoś mnie w końcu zabije za to, nie? On mi tak randomowo tanie wchodzi w zdanie. Tak bez największego namysłu. Bez większego namysłu chciałem powiedzieć, że... Po prostu, no jest i tyle. I ono mi gdzieś po prostu wchodzi w zdanie przez przypadek. Nawet nie chcę go koniecznie mówić, a... To samo po prostu wychodzi, no nie, jest jakieś przyzwyczajenie tak jakby. Chociaż ciężko mi to mówić o przyzwyczajeniu, nie? Zabijcie to, żeby nie miało dzieci, po prostu. To jest miasto, o lol. Dobra. Na chwilę, to gdzie ten stąd trzeba iść w takim razie? MKLK. A, tutaj w lewo trzeba odbić, dobra. To mnie trochę uderzy, ale mnie to jakoś nie boli specjalnie. Ciekawe, czy by mi bili Freddy'a, ale nie wydaje mi się. Myślę, że to już by dorobili odpowiednio ludzie z Tiranii, żeby mi raczej nie bili mojego patrona tutaj medialnego i jakiegokolwiek go nazwać jeszcze. Okej, teraz się doleczyłem mięsem, trochę mięsa jeszcze zbiorę z nich oczywiście, bez problemu, absolutnie. Będziemy mogli się znowu leczyć, tylko muszę znaleźć jakieś ognisko, nie? Przepraszam, ale nie. Absolutnie, że mam tego dosyć. To słowo mnie przeraża, naprawdę mnie przerażać, bo totalnie nawet nie chcę go mówić, a i tak gdzieś tam mi się pojawia. Pewnie jakbym przestał o tym myśleć, to przestałbym też jednocześnie je cały czas mówić, okej, okay, opowiadać. Tutaj chyba była jaskinia, którą nie splądrowałem jej. Chociaż może jednak. Nie no, głodny wilk, więc pewnie nie. Znaczycie, po prostu mi brakło wtedy HP na tą walkę tutaj z tym wszystkim. Nie, okej, okay, to jest skrzynia. Poszukałem ten prosty kufer, czy nie? O, jednak nie. Okej, okay, żart i winogronka. Jeszcze słyszę wilczkę jeszcze. Nie no, nie wiem gdzie jest. Nie mam pojęcia. A tam góry. A ten, to popiołek tak przeszczę. Dobra. W razie idziemy dalej. Kurczę, też tam rozczury jeszcze są kuszące. Wiecie, ekspem. A tam jest ognisko przy okazji, przy bramie. Młody więc na hita. Kolejny młody więc na kolejnego hita. No i mięsko z nich oczywiście po jednej sztuce, więc spoko, bo do leczenia, nie? Autozapis, super. W razie gdyby mi tutaj chciał bić mojego przyjaciela najdroższego, Freddy'a. Ale nie, zaczyna mnie wkurzyć to, że mam strasznie mało mikstur. Owszem, mam golda w cholerę, ale mimo wszystko, no kurczę, co ja mam z tym zrobić? No, nic nie zrobię. Mam tych mikstur jeszcze trochę, ale nie chcę z nich korzystać też. Trochę mi brakuje też z drugiej strony fiolek, bo mam ich dość mało. We mnie ziół wszystkiego mi pewnie brakuje. Znając mnie. F8 szybkie. Idziemy. To jest przystań. Na niej jeszcze nie byłem, więc tutaj może czaić się coś, co może nie tyle jest groźne, ale co będzie wkurzające, albo co rozwinie nam fabułę dotyczącą kapitana na R. Tego. Ojca Petit, nie?
Nasz jasny gwint. Nie mam pojęcia, jak ja nazwałbym ten odcinek. Nazwałbym go najchętniej nie, ale nie wiem, czy to będzie odpowiednie. W sensie, nie wiem, czy ty nie mówisz praktycznie nic o fabule, a ja lubię nazwać odcinki w miarę tak, żeby miały coś, jakiś związek z fabułą. Tak, owszem, nie wszystkie, ale częściowo chociaż. Że coś opowiadały, że tak powiem, nie, był jakimś teaserem drobnym. Owszem, ja tam jeszcze zawsze w opisie filmu. Lewo, prawo, prawo, lewo. Zawsze gdzieś tam w opisie filmu jeszcze mówię, znaczy piszę, co zrobimy w tym odcinku danym. Ale jednak wolę takie, nie chcę też clickbaitowych tytułów po prostu robić, nie? Może będzie lepiej czasem jakbym... Znaczy może by było lepiej, gdybym czasem nic nie mówił. Wiesz, jak mi się wydaje, o wino. Miło. O, no i dupa będzie, czy on trzeba przepłynąć, a znając życie Freddy nie umie pływać. Więc będę tam musiał iść sam. Potem pewnie jak wrócę, to Freddy już nie będzie, więc... Dupa, dupa, dupa. Jeszcze raz D. Nie będą skąd się to wzięło w sumie. Pewnie z jakiegoś kabaretu i ja o tym nie pamiętam, ale... Będzie to dupa, dupa, dupa. Albo nie, albo z jakiejś gry. Okej, okay, zbieramy. Ziółko. Czy coś jeszcze? Tak, jeszcze nam zostało jedno wino. Nie, rum, przepraszam, nie wino. Wino jest w takim dzbanuszku, jak starożytni ludzie mieli, a wino jest po prostu... A rum jest w... No, przepraszam, nie tak? A rum jest w takich butelkach. Okej, okay, muszę tutaj przejść po prostu w ten sposób, no bo nie ma innej opcji. A, oczywiście. Nie ma tu dostępu, co nie od strony morza. To co nie akurat było jak najbardziej prawidłowe. Okej, okay, to nic tutaj nie zdziałałem, natomiast możemy się przejść na tą wyspę samotną, bo nie wiem co tutaj może nas czekać, szczerze. Okej, okay, sporo rząd roszczurków. To są dla nas easy, już teraz. Zaraz się okaże, że to jest ojciec Patty, czy coś. Cholera, nie. To już mówię, że nie, potrafię pływać. Nasz skubany przyjaciel mały. Ja nie chciałbym zginąć od rządu szczura, bo to byłby przypał trochę. Trójka. Jest czysto. Okej, udało się. Najsik. Gdybym ja tyle mikstur zdrowia znajdował się chyba mówi. Tak, znajdował. To ja byłbym w siódmym niebie absolutnie, ale znajduję niestety całą masę mikstur many, co jest absolutnie dla mnie wkurzające. Niepotrzebne, bo no nie potrzebuję po prostu. No dobra, wiem, gra została tak skonstruowana i tego nie zmienimy, ale mimo wszystko wkurza mnie ilość mikstur, które znajduje many, które nie jest adekwatne do ilości mikstur, zdrowia, które znajduje. Tam jeszcze coś podniosłem w takim razie. Słyszałem butelkę, więc pewnie rum albo coś tego typu. Nie zaczekaj, tu tylko chcę zebrać tę roślinkę. Jak się da, ale chyba się nie da z tego co widzę. Dobra, więc idziemy do kolejnego rządu szczurka po prostu wybić. Na tym zakończymy tutaj. Nie zakończymy jeszcze odcinka oczywiście. Ale na pewno zakończymy eksplorację w tym miejscu, gdzieś na tej wyspie jeszcze, nie? Noż jasny. Ja tak cholernie teraz zwracam uwagę na te powtórzenia, ale to one same po prostu wchodzą, no. Co ja mogę z tym zrobić? No aktualnie nic. Jeżeli nie będzie mi się tak działo przez najbliższe na długo pewnie. Znając mnie. I znając mój talent do mówienia na wszystko nie. Kurde, to jest naprawdę sporo rzeczy na tej wyspie. Na przykład jest to jaskinia, nie? Wyrwijcie mi te kurde struny głosowe. Co się tu dzieje? Ten, nie, dobra, ten odcinek naprawdę nazwę nie. Jedyny, który nie będzie miał rzeczywiście związku. Nie no. Albo nie wiem, drugi lot i nie. To by było chyba najbardziej adekwatne do ogółu odcinka. Jest jeszcze omułek. Co jest tutaj? Nie, nic. Chciałem powiedzieć, że nic, ale stwierdziłem, że nie będzie lepsze, ale nie, znowu byłby kolejny powtórzenie mi tak wyszło, nic. Okej, okay, F8, ile mam minut? Jeszcze pół minutki teoretycznie, natomiast wydaje mi się, że będzie trochę więcej go. Trochę więcej tego Reasona, gdyż mamy tu troszkę do zwiedzenia jeszcze na tej wysepce. Jest jakiś skorpion. Chciałbym zobaczyć, jak silny jest.
przede wszystkim. Na skorpionku, uderz mnie. O, mocny się. Ciekawe jak z damage'em. Jeszcze się nie przekonamy jak to dalej będzie. Bo jak się jego coś mocno, to ja obijam moim combo. Pięknym, wspaniałym. Pięknie, obity. Nie, nie, ale nie spalaj, nie spalaj. O, jasny gwin, no i trzeba za nim lecieć teraz tam do morza. No i dupa. Jeszcze się zablokowałem. Nie, no bez jaj. Blokowałem się. O, gdzie ja zapisałem? Aha, tam jest szybki zapis, dobra. To po prostu będę musiał się raz cofnąć przed nim. Chociaż boję się, że to wtedy zepsuje mój combo streak i po prostu on nie spadnie tam rzeczywiście, tak jakbym chciał. Bijemy go od razu. A, nie bijasz tak dużo, to jasne. Chciałem powiedzieć, że jest słaby i nie bije sobie dużo, ale jednak trochę chyba nie bardzo. Tak, po prostu sobie mnie wpierdzie od niego. Ale ma ładne combo, bo ma kilku stanowe, kilku ciosowe. Myślę jakby to zrobić, a gdyby go tak z kuszy zwalić, chyba byłoby lepiej, bo wtedy mamy większe pole i myślę, że damy radę go wykończyć łatwiej po prostu wtedy, w ten sposób. Dawaj go, chodź tam. Skorpio. Uderzysz nas czy nie? Okej, okay, przyszedł. Spoko. Widzisz jeden plus. Nie! Czemu go nie mogę trafić? Znowu się triggerowałem na swoją postać chyba. Albo coś. No, mamy już 32 minuty. Cholera, ja chcę to jak najszybciej zrobić. I ten jaskini jeszcze trzeba zwiedzić. To już w następnym odcinku wydaje mi się. 21. Cholera, jeszcze muszę filmy renderować. No to będę najwyżej gwinta jutro nagrywał. Późno. No jakoś dam radę to wszystko ogarnąć, wydaje mi się. Mam nadzieję przynajmniej taką. Oczywiście. Okej, damy radę, tylko żeby mnie zabił. Pięknie, porobione. No jeszcze spadł, ale on spadł do jaskini, więc to jest dus. Sam morski czas dostał. Ta jaskinia warta jest eksploracji, bo ona nie jest duża. Prawda? I to będę mówił prawda zamiast nie. Ale wydaje mi się, że w końcu będzie to jakaś różnorodność zamiast. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to jest po prostu sensowniejsze powtórzenie, bo rok go używa, powiedzmy, w jakiś sposób. W sensie nadużywa też tej końcówki zdania. On w jego wypadku na przykład jest to nieprawdaż, ale jest ona po prostu wygodniejsze i jest lepsze do słuchania, że tak powiem, jako powtórzenie. Okej, okay. Bierzmy to. Jeszcze jakaś trójeczka albo dwie. I wylatujemy do jaskini, no bo nie ma inaczej sensu po prostu żadnego. To jest ostatnia rzecz, którą chyba możemy tutaj eksplorować, wydaje mi się. Jeszcze raz potem pewnie obejdę wyspę na wszelki. Okej, okay. F8 i wbijamy. No jak będzie coś ciężkiego, no to nie będzie to sensu miało i po prostu sobie tam wbiję kiedy indziej. Chaos zapis, czy jednak coś jest tutaj interesującego. Oczywiście skorpion nasz tutaj jest, nie? Pięknie. Jej, moi nie. Jest skorpion, to jest skorpion. O, ale są te gnoje. A, czyli tutaj jest ta świątynia, tak? Nice to know. Czy good to know, chciałem powiedzieć. Znowu nice to know, nie, dlaczego? Nice to know, miło wiedzieć, tylko powinno być właśnie good to know. Czyli dobrze wiedzieć. Wiesz, nie wiem, czy nice to know też nie istnieje, ale jako phrase, ale raczej używa się good to know po prostu. Gdzie jest Adzio Fredzio? Adzio Fredzio się zgubił, no, trudno. Znajdziemy go w następnym odcinku już, na samym początku pewnie.
Dobra, dobra, piątka. Ok, on też tak wolno idzie, więc spoko. Udało się. Dobra. F5, ósemka, przepraszam. Chciałem powiedzieć, że F5 i powiększyło mi się z Delta Force teraz. A jak tego sępa? Okej, okay. O, jest. Ogon chyba. Skorpiona znalazłem. O! Coś tu też było, tylko nie zauważyłem co dokładnie. Kamienna tablica? Jakaś ciekawa naprawdę. Jaskinka. Mapkę bym poprosił. Mapa świata. Nie, jesteśmy nadal na wyspie, więc tutaj coś po prostu jest. Bo były po prostu takie szkielety. No już ja pierdzie, naprawdę. O, do cholery. Dobra, no nie wiem co z tym lockpickowaniem, bo właśnie nie mogę się go nigdzie nauczyć. A jedyne co mam to ten pierśnik, który pamiętam, że był gdzieś, nie? I tyle. Tak więc znowu to nie, gdzieś tam mi weszło, ale cóż, trudno. Cholera, ktoś tam gada, to jest super, wspaniale, absolutnie. Oczywiście mi pewnie ktoś nie zamknął drzwi, jak wychodził, bo przecież to takie normalne, że się nie zamyka drzwi komuś, jak się wychodzi. Okej, okay, dobra, nie wiem gdzie się podział. Another tomb. O, bezmienny rabus, ciekawe. Trzeba znaleźć zaraz jakiegoś szkieleta, albo jak nie, no to trudno. Zasejwuję i sobie zaczniemy od tego miejsca gdzieś tam w kolejnym odcinku. Dobra, pójdę tu na górę, jeśli Freddy się nie znajdzie, to znaczy, że przepadł i tyle. I nic z tym już nie zrobimy. Chyba się właśnie tak stało. O nie, jest Freddy, okej. Okay. Moi drodzy, mam nadzieję, że właśnie wam się spodobał, że obejrzycie też kolejne odcinki z Lizena. Ja tymczasem się z wami żegnam, do zobaczenia i na razie.